Siemanko, z tej strony driftingowy nerd. Witam was ze słonecznego Płocka. Dzisiaj jest naprawdę piękna pogoda, dlatego postanowiłem wyjść z kamerą z domu i zabrać was na mały spacer, jeżeli możemy tak to powiedzieć. Płock to miasto, w którym będzie pierwsza runda Drift Masters European Championship 2018, czyli pierwszy w historii Mistrzostw Europy Driftingowych takich z prawdziwego zdarzenia. Impreza będzie na fenomenalnym stadionie imienia Kazimierza Górskiego. Na fanpage'u Drift Masters pojawiła się informacja, że tylko do niedzieli będą bilety w tańszej puli, ponieważ ta pula się kończy, dlatego warto się pośpieszyć, bo jak widać, te bilety naprawdę bardzo, bardzo szybko schodzą i może się okazać, że po prostu ich nie będzie, gdy będziecie chcieli je kupić na chwilę przed rundą. Arkadiusz Dudko, prezes Drift Masters, w rozmowie ze mną powiedział, że jest naprawdę rekordowa sprzedaż biletu, dlatego tym bardziej trzeba się pośpieszyć, jeżeli chcecie wziąć udział w tej imprezie, która no, będzie na pewno niesamowita. Jestem tego pewny, Płock jest zawsze niesamowity, no i w tym roku będzie na pewno nie inaczej, bo wszystko jest zorganizowane jeszcze grubiej. Słuchajcie, bardzo wam chciałem podziękować za to, że tak aktywnie uczestniczycie w życiu driftingowego nerda, że jesteście tak aktywni w mediach społecznościowych, zarówno na Facebooku, ale przede wszystkim tu na YouTubie, że zostawiacie naprawdę bardzo dużo komentarzy pod filmikami. Bardzo wam za to dziękuję, bardzo się cieszę, że to robicie i zachęcam was do tego, abyście robili to cały czas. Ja zadaję pytania zawodnikom, wy zadawajcie pytania mi, a ja postaram się na nie wszystkie odpowiedzieć. Dzisiaj wybrałem kolejną garść komentarzy, które gdzieś tam sobie przefiltrowałem przez to, co do mnie wysyłaliście. No i mam tutaj, jak zawsze, moją kartkę, ściągawkę, na której mam to wszystko zapisane. Zaczynamy. Jedziemy z pierwszym komentarzem. Pisze MG. Fajny materiał. Nagrasz diagnostykę z Jurkiem Tesławem? Pyta MG. To pytanie użytkownik MG zamieścił pod diagnostyką z Tobiaszem Puścianem. Oczywiście z przyjemnością nagram diagnostykę z Jurkiem Tesławem. Jurek Tesław to zawodnik, którego ja bardzo szanuję, którego ja bardzo podziwiam i którego też prywatnie bardzo lubię, bo to naprawdę jest niesamowicie sympatyczny gość. Jeżeli chcecie posłuchać, co o Jurku Tesławie mówiłem, to zapraszam was do odcinka Top 5 zawodników, którzy namieszają w stawce, a także Top 5 najciekawszych zawodników sezonu 2017 Drift Masters Grand Prix. Tam o Jerzym Tesławie mówię sporo, no i tam też można zobaczyć jego samochód, który wiem, że teraz jest przebudowywany. Także zapowiada się naprawdę bardzo ciekawy sezon. Jeżeli uda mi się namówić Jurka Tesława na to, aby on w diagnostyce wziął udział, to na pewno tak będzie. Diagnostyka z Tobiaszem Puścianem jest na moim kanale, także kto jeszcze nie widział, serdecznie zapraszam. Kamil Drzewiecki zostawił komentarz pod filmikiem, o którym przed chwilą mówiłem, czyli top 5 zawodników, którzy namieszają w sezonie 2018. Kamil Drzewiecki pisze: a ja wam powiadam, że odkrycie roku to Daniel Bogucki, szara E30. Chłopak ma 12 lat i osobiście widziałem, jak jeździ na DMP Runda 0. Ten chłopak jest dużo lepszy od Jasia. W filmie top 5 zawodników, którzy namieszają w sezonie 2018, ja sporo uwagi poświęciłem Jasiowi Borawskiemu. Kamil Drzewiecki pisze o Danielu Boguckim, zawodniku, który od Jasia jest jeszcze o rok młodszy, jeździ szarą E30. Powiem szczerze, że ciężko mi się odnieść do komentarza Kamila Drzewieckiego, który twierdzi, że Daniel Bogucki jest dużo lepszy od Jasia Borawskiego, bo nie widziałem na własne oczy, jak ten zawodnik jeździ. Jedno mogę powiedzieć i jednego jestem pewny, że w tym momencie tak na dobrą sprawę nie powinniśmy mówić o tym, czy Jaś Borawski jest lepszy, czy Daniel Bogucki jest lepszy, bo po pierwsze, jeżeli ci zawodnicy nie mieli ze sobą okazji rywalizować, no to nie mieliśmy szansy ich porównać. Po drugie, oni są w takim wieku, że z miesiąca na miesiąc ich dyspozycja będzie się zmieniała, oczywiście na lepsze, ponieważ zawodnicy, każdy sportowiec w takim wieku rozwija się na naprawdę fenomenalnym tempie i dzisiaj jeździ powiedzmy na poziomie zero, jutro ten poziom wzrasta o 5 oczek wyżej. Dlatego naprawdę, naprawdę jest to bardzo trudne do określenia, kto od kogo jest lepszy, oceni ich historia. Ja oczywiście trzymam kciuki za to, aby zarówno Jaś Borawski, którego osobiście bardzo lubię, a także Daniel Bogucki, którego nie znam, aby ci zawodnicy się rozwijali, no bo to przecież przyszłość naszego ukochanego sportu. A jeżeli nie będzie nowych zawodników, no to przecież nasz sport by gdzieś tam pewnie kiedyś przestał istnieć, a nikt z nas tego nie chce. Dlatego bardzo wielkie gratulacje dla rodziców, zarówno Jasia, jak i Daniela Boguckiego. No i jeszcze raz trzymam kciuki za ich rozwój. Lecimy z kolejnym komentarzem, który zostawił Piotr 100 pod ostatnim filmikiem, w którym odpowiadałem na wasze komentarze.
Ja mam ciekawy pomysł a propos Twojego kanału, bo myślę, że ciekawie byłoby posłuchać młodych ludzi, którzy siedzą w drifcie jak ja, czy ludzie z Driftos. Pozdrawiam zarówno Piotra 100, jak i ludzi, którzy tworzą fanpage Driftos. Bardzo fajny kanał facebookowy, na którym naprawdę bardzo dużo ciekawostek ze świata driftu, ale także dużo newsów możecie poznać. Zapraszam Was do odwiedzania tej strony. Piotr 100, bardzo ciekawy pomysł. Tak jak sam określiłeś, że Twój pomysł jest ciekawy, ja też się z tym zgadzam. Wy, drodzy widzowie, napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie, czy chcielibyście, aby na moim kanale powstała seria, która nazywałaby się roboczo. Teraz w tym momencie wymyślam nazwę, na przykład Młodzi o Drifcie. Dajcie znać w komentarzach, czy widzielibyście i czy chcielibyście zobaczyć na Driftingowym Nercie taką serię. Kolejny komentarz pod filmikiem z Marcinem Różalskim. Pierwszy odcinek z mojej nowej serii Mistrzowie o Drifcie. Drugi odcinek z tej serii będzie już jutro. Zobaczcie, kto będzie jego gościem. Myślę, że to będzie gratka dla fanów piłki nożnej. Jeżeli delikatnie mogę Wam zdradzić i zapowiedzieć, co jutro na Driftingowym Nercie będzie się działo. Świetlisty 100 napisał: myślałem, że stolicą driftu od zawsze to był Poznań. Drogi Świetlisty, Poznań zdecydowanie był na pewno stolicą polskiego driftu i na pewno nikt tego mu nie odbierze, ale pamiętaj, że jakby stolica to jakby taki przywilej, który jest ruchomy. Nawet patrząc na historię naszego kraju, Warszawa nie zawsze była stolicą Polski. I tak stolica polskiego driftu. Kiedyś to był Poznań. I owszem, trzeba się z tym zgodzić, no bo tam odbywało się jakby największa część życia driftingowego, tak jak i zresztą większości polskich motorsportów odbywała się w Poznaniu. Ale ja myślę, że w 2012 roku ta stolica bezpowrotnie z Poznania odeszła, no i wróciła do Płocka. Zobaczcie nawet teraz, w sezonie 2018, żadna z polskich lig na torze Poznań nie postanowiła zorganizować zawodów. Nie będziemy mieli tam ani Drift Open, nie będziemy mieli tam ani DMP, nie będzie tam też rundy Drift Masters European Championship. No widocznie, że tak powiem, dla driftingu forma Poznania, no może nie wiem, przestała być atrakcyjna. Zauważcie, że nasz ukochany sport drifting to jest bardzo widowiskowa dyscyplina, która świetnie się przyjęła na takich obiektach jak w Płocku. Najpierw innowacyjna Orlen Arena w 2012 i w 2013 roku. Później od 2015 roku stadion imienia Kazimierza Górskiego, na którym już w 2018 roku 8 i 9 czerwca będzie pierwsza runda Drift Masters European Championship. Myślę, że ta innowacyjność i ta, że tak powiem, przełomowość Płocka, no z powodzeniem daje temu miastu przywilej nazywania się stolicą polskiego driftingu. Ja tak uważam, ale jestem ciekawy Waszych opinii. Piszcie w komentarzach Waszym zdaniem, które miasto jest stolicą polskiego driftu. W mojej opinii i w opinii wielu osób jest to Płock, no ale jak powiedziałem wcześniej, stolice po prostu bywają ruchome. Ciekawy też jestem, jeżeli zgadzacie się z tym, że stolica została przeniesiona z Poznania do Płocka w 2012 roku. Kto był takim swoistym Zygmuntem III Wazą w polskim drifcie? To wszystko w dzisiejszym odcinku. Bardzo dziękuję za aktywne śledzenie Driftingowego Nerda, za bycie aktywnymi widzami, za to, że komentujecie, że zostawiacie łapki w górę pod moimi materiałami. Bardzo Wam za to dziękuję. Dla mnie jest to, i za każde dobre słowo, bo dla mnie jest to takie paliwo do działania. Subskrybujcie mój kanał, zostawcie dzwoneczek przy subskrypcji, tak abyście nie przegapili żadnego materiału. Jeżeli ten materiał Wam się podobał, to zostawcie także łapkę w górę pod filmikiem. A jeżeli chcecie być na bieżąco z wszystkimi wiadomościami ze świata driftu, to subskrybujcie mój kanał. Już jutro zapraszam Was na odcinek z serii Mistrzowie o Drifcie. Będzie to drugi odcinek. Jeżeli nie widzieliście pierwszego, jego gościem jest Marcin Różalski. Znajdziecie to na moim kanale. I co? Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Dziękuję Wam bardzo za komentowanie. Zachęcam do tego, abyście komentowali jeszcze więcej. Ja jestem Driftingowy Nerd. Piąteczka. Cześć.